Witam we wtorek 20 września. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update wersja tekstowa w newsletterze na biznesupdate.pl. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na zamknięcie rynki nieco odżyły, WIG20 rósł o niecałe 2% do 1527 punktów, podobnie w Stanach S&P500 rosło o niecały procent do 3900 punktów. Za dolara i euro płacimy około 471. Za funta brytyjskiego płacimy 5,37, kurs... Funta względem dolara jest najniższy od 37 lat i kosztuje zaledwie 88 centów. Gospodarka i makroekonomia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekaże środki zakładom energochłonnym, których koszty energii elektrycznej i gazu stanowią 3% wartości produkcji znajdującym się na liście branż wskazanych przez Komisję Europejską. Kwota dofinansowania wynosi do 2 milionów euro, gdy wzrost kosztu energii i gazu wyniesie przynajmniej 100% lub do 25 milionów euro w sytuacji poniesienia straty z działalności operacyjnej i spełnienia warunków wzrostu cen. Wsparcie zostanie przekazane do blisko 250 firm, a całkowity budżet wyniesie 5 miliardów złotych. Centralny port komunikacyjny zawnioskował o wydanie zgody na budowę 140-kilometrowego odcinka kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią. Inwestycja ma pozwolić na dojechanie do portu z Warszawy do 15 minut, a z Łodzi do 30 minut. Odległość między dwoma miastami zostanie pokonana dwukrotnie szybciej niż teraz. Henryk Wnorowski, członek Rady Polityki Pieniężnej, podkreśla, że obecna sytuacja nie powinna prowadzić do wzrostu głównej stopy procentowej powyżej 7%. Niemiecki Bank Centralny raportuje oznaki recesji niemieckiej gospodarki w związku z wojną na Ukrainie. Prognozują duży spadek PKB w trzecim kwartale tego roku i znaczny spadek w następującym po nim dwóch kwartałach. Informacje biznesowe. Grupa Hager w połowie przyszłego roku uruchomi nowy, warty 50 milionów euro, zakład produkujący elektryczne urządzenia zabezpieczające w Bieruniu, w odległości 10 km od istniejącej już fabryki w Tychach. Zatrudnionych zostanie do tysiąca osób, Inwestycja realizuje pana Toni. Projekt Solar Technik, należący do Famuru i funduszu TDJ, wybuduje pięć elektrowni słonecznych o łącznej mocy 5 MW w miejscowościach Kownacica, Sobolew i Tarnogród Wieś. Z generowanego prądu będzie korzystała produkująca opakowania Grupa Formika. Portfel projektów fotowoltaicznych Solar Technik przekroczył już ponad 2 GW. Radisson Hotel Group otworzył w Poznaniu 17 hotel w Polsce. Do 2025 Grupa planuje zwiększenie portfolio o kolejne 6 placówek, m.in. w Ostródzie, Krakowie i Ustroniu. Poczta Polska podnosi ceny swoich usług dla przesyłek w obrocie wewnątrzkrajowym w związku z rosnącymi kosztami pracy, surowców i transportu. Cena listów nierejestrowanych oraz poleconych w formatach S i M wzrośnie o 30 groszy od 1 października, paczki pocztowe w gabarycie, a kosztować będą o złotówkę więcej. Hypromine, spółka notowana na New Connect, zajmująca się przemysłową hodowlą owadów w celu produkcji alternatywnego białka na skalę europejską, ukończyła pierwszy etap budowy Centrum Genetycznego w Robakowie. Szacowana całkowita wartość projektu to 22,5 miliona złotych, kapitalizacja spółki obecnie na New Connect to około 180 milionów. XTPL uzyskał warunkowy patent Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Ostatnim wymogiem formalnym jest opłacenie wniosku. Patent dotyczy ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów z wykorzystaniem opracowanego i technologicznie zaawansowanego tuszu zawierającego nanocząstki srebra. Orlen wybuduje stację tankowania wodorów w Wałbrzychu przy pomocy środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uruchomienie stacji nastąpi w pierwszym kwartale 2024 roku. Rozbudowa infrastruktury stacji wodorowych będzie miała miejsce także w Poznaniu, Katowicach, Bielsku Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile. Na ten cel do 2030 spółka przeznaczy 7,5 miliarda złotych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Amerykański rynek prawie od 240 dni bez IPO o wartości przewyższającej 50 milionów dolarów to najgorszy okres od ponad 20 lat. Również wyhamowały wejścia na giełdę za pomocą e SPAC, czyli odwrotnych przejęć. Porsche zadebiutuje na giełdzie 29 września przy wycenie między 70 a 75 miliardów euro to trzecie co do wielkości IPO w historii europejskiej giełdy. Volkswagen, dotychczasowy właściciel, sprzeda swoje udziały za około 9 miliardów euro i przekaże połowę wpływów na wypłatę jednorazowej specjalnej dywidendy, a drugą połowę przeznaczy na inwestycje. Biały Dom wprowadza nowe regulacje dla kryptowalut, podtrzymują one postanowienia prezydenta Joe Bidena zaprezentowane w marcu. Agencje federalne skupią się na ocenie ryzyka i korzyści związanych z kryptowalutami, aby ułatwić transakcje oraz zapobiec oszustwom w przestrzeni aktywów cyfrowych. Zarząd Rywu Therapeutics za zgodą akcjonariuszy może wyemitować 8,5 miliona akcji do końca 2024 roku. Dochód z emisji może sięgnąć 356,5 miliona złotych. PKOBP od 16 września wprowadził 3-miesięczną lokatę na nowe środki z oprocentowaniem 7% dla klienta indywidualnego i 3-miesięczną lokatę dla klientów bankowości osobistej i prywatnej z oprocentowaniem 7,5%. Prawo i podatki. Według Związku Banków Polskich poprawki dotyczące projektu ustawy antylichwiarskiej, czyli m.in. obniżenie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich z obecnych 25% do 8% całkowitej kwoty kredytu, negatywnie wpłyną na rentowność kredytów ratalnych. Banki będą stopniowo wycofywać się z oferowania tego typu kredytów, przez co konsumenci zostaną skazani na ofertę chwilówek lub przejdą do finansowania z szarej strefy. Dyrektor KIS stwierdził, że umowa, w której menedżer zobowiązuje się świadczyć na rzecz spółki, tzw. usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w ramach odrębnej działalności gospodarczej, może podlegać klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, oznacza to, że członkowie zarządu spółek nie będą mogli płacić 15% ryczałtu zamiast 32% PIT i czteroprocentowej daniny solidarnościowej. Według WSA w Warszawie niewykazany zwrot towaru z powodu braku faktury VAT nie jest kosztem. Spółka, która otrzymała nadprogramowy zwrot opakowań od klienta, ale nie dostała od niego faktury, nie mogła zaliczyć równowartości podatku naliczonego do kosztów. Dyrektor KIS uznał, że nadwyżka środków na rachunku bankowym powstała w wyniku przewalutowania kredytu, to nie przychód. W przeciwieństwie do umorzenia wierzytelności, jest ona neutralna podatkowo. W USA w Poznaniu orzekł, że przekroczenie kryterium dochodowego o 8 groszy nie daje podstaw do odmowy przyznania wsparcia. W USA doszedł do wniosku, że za 8 groszy nie można nabyć nawet najtańszego produktu żywnościowego, przez co kwota ta nie ma dziś żadnej wartości nabywczej. Władze stanowe Nowego Jorku utworzyły fundusz o wartości 200 milionów dolarów, który ma finansować pożyczki zaciągnięte na otwarcie sklepów z konopiami indyjskimi. W zeszłym roku Nowy Jork zalegalizował rekreacyjne używanie marihuany, a pierwsze licencje na sprzedaż konopi trafiły do osób skazanych w związku z marihuaną w ramach minimalizowania negatywnych skutków prowadzonej wojny z narkotykami. Wiadomości rynkowe: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami prognozuje tendencję spadkową dla cen uprawnień do emisji CO2 do około 60 euro. Przypomnę, że na zeszłej aukcji Polska sprzedała uprawnienia do emisji w cenie około 68 euro za tonę, a na jeszcze poprzedniej o 10 euro drożej. CBRI wskazuje w swoim badaniu, że 75% Polaków zamawia produkty online co najmniej raz w miesiącu, natomiast 27% korzysta ze sklepów online minimum raz w tygodniu. Najbardziej popularne w sieci produkty to ubrania, sprzęt RTV i AGD, kosmetyki i perfumy. Wyniki spółek i rekomendacje. Spółka Vigo Photonics produkująca niechłodzone fotonowe detektory czerwieni po połowie roku miała 31 milionów złotych przychodów, o 2 miliony mniej niż rok temu. Skorygowany zysk EBITDA spadł o 40% do 8 milionów. Wczoraj akcje Vigo taniały o 10%. Problemy z dostępem do substratów nie dają szansy na realizowanie tegorocznych celów finansowych. Zarząd usiłuje opracować strategię, by w przyszłym roku przychody sięgnęły 100 milionów. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnego wtorku. Jeśli nasz serwis jest dla Państwa pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.